Hej, cześć moi drodzy, witajcie, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Margonem. Słuchaj, po co mi te słuchawki, jak tutaj w sumie dźwięku za bardzo nie ma. Znaczy można włączyć, ale z tego raczej nie korzystam. Witam Was w kolejnym odcinku naszych tutaj przygód. No i cóż, dzisiaj sobie zrealizowa zrealizowałem, właśnie wpisałem kod z tej gazetki z PC Format. Aktualnie był tam właśnie kod, kod do Gry Margonem o... O wartości teoretycznej 60 zł. Wiadomo, że z tym się można kłócić. Najwięcej warty jest tutaj, jeżeli się nie mylę, strój, który, który prezentuje się, zaraz sobie zobaczymy, prezentuje się tak, więc średnio w sumie pasuje na moją postać, bo ja tak jakby jestem magiem, no ale nie było, nie było innego. Nie było innego wyjścia, jest tylko taki jakby łucznik, z który jest w sumie spoko Biorąc pod uwagę, że ja najprawdopodobniej i tak w najbliższym czasie, wiecie, będę robił również drugą postać na Pandorze Co dostajemy poza tym? Dostajemy kupon, zaraz pokażę gdzie go wymienić, chociaż to już chyba wszyscy pokazali Dostajemy sobie 750 smoczych run 750 smoczych łusek, więc tak 750 smoczych łusek To już aby to kupić, aby Aha, będę teraz próbował. Ogólnie jestem w trakcie robienia również zadania Teleport do Tuzmer, ale raczej to, to posłuży mi po prostu jako tło. Ja po prostu muszę. Okej, okay, teraz musimy stąd spierdzielać. Ja po prostu muszę. Y, muszę coś mówić, jak robię tego typu questy, bo inaczej strasznie, strasznie szybko mi się nudzą. I, i, i po prostu wiecie, że, żeby zrobić ten quest do końca, to naprawdę, no chyba muszę nagrywać odcinek, bo, bo inaczej nie da rady. Okej, okay, muszę się trochę wyprostować, może podniosę trochę mikrofon. Okej, okay, powinno być mnie ciutko. Lepiej słychać, jeżeli było mnie słychać słabo. No i cóż moi drodzy, tak jak widzicie mam 108 poziom, aktualnie nie mam wyczerpania. Mogę sobie spokojnie doładować. Tutaj mam flaszkę. Tutaj mam flaszkę z wyczerpaniem, dlatego dlatego nie ma tutaj żadnego żadnego problemu, ale tak jak chciałbym wykonać wszystkie te questy, które powinienem w trakcie trwania eventu świątecznego. Ja na Pandorze eventu świątecznego nie ruszam, ponieważ nie widzę w tym na razie zbytnio sensu. Być może, być może ruszymy sobie ten właśnie świąteczny event um, pod względem loterii na Pandorze. No ale cóż moi drodzy, a propos tego kodu, jeszcze raz, czy się opłaca w ogóle moim zdaniem. Zacznijmy od tego, że w ogóle samo czasopismo kosztuje 9 złotych, jeżeli się nie mylę. Ja za, ja za nie dałem 9 złotych. Nie, nie będę was oszukiwał, że najlepiej kupować je w kiosku, bo żeby po prostu nikt wam wcześniej nie wyjął tej płytki i was nie, nie opierdzielił z kodu, bo tak również może się zdarzyć. Ehm. No więc na, najbardziej opłaca się właściwie to kupować w kiosku, tak, żeby. bo, bo te gazetki, no tak jak ja kupowałem. No to jak zapewne wiecie, one w niczym konkretnym zbytnio nie są. No, ale mniejsza o większe. W każdym razie gazetka kosztuje 10, 9 zł, 8,99. Jeżeli chciałbym ją kupić, jeżeli chciałbym kupić sobie samo 750 moczych łusek, to musiałbym wydać 10 zł, czyli już jakby jestem złotówkę do przodu. Plus, otrzymałem jeszcze 750 moczych run, więc nie tak źle. Fajny wygląd. No i oczywiście torbę, więc jeżeli chodzi o czy się opłaca, opłaca się jak najbardziej. E, zawsze to coś. Ja już tych smoczych run mam 5050, więc, e, więc i tak mam tego no, no dość sporo. Okej, okay, miałeś rację. Okej, okay. teraz musimy się udać do Nithal. no i właśnie idealnie, bo ja się użyję kamyka, żeby się przeteleportować do ItHan I przy okazji wam pokażę właśnie, gdzie zrealizować ten kupon i co można wybrać, bo szczerze wam powiem, że autentycznie nie wiem co można wybrać, nie pamiętam. E, nie pamiętam, dlatego sobie teraz zobaczymy właśnie. Tutaj musimy mieć tutaj pyk do e, formateusza. Tutaj bardzo często stoi ten gościu, co daje te błogosławieństwa z podwójnym ekspem, więc sądzę, że każdy tutaj. Tak, chcę mieć kupon na nagrodę. Okej, okay, sprzedaż za dziki kupon. Co tu można wziąć? 100 razy 11 tysięcy. No, no nie jest to moje marzenie. Ulepszenia. O kurde, i to chyba nawet te... No, kozackie, kozackie ulepszenia, ale nie będę was oszukiwał, że ja już z góry wiem, że chcę to, plecak formateusza, bo ja potrzebuję torby, naprawdę potrzebuję tutaj na, ja potrzebuję tutaj na pandorze bardzo, bardzo toreb, ponieważ no, brakuje mi regularnie miejsca. Um, ogólnie myślę, że ogarnąłbym sobie jeszcze troszeczkę depozyt, bo tutaj mam straszny syf, no coś z tym muszę porobić, ale jeszcze... No, jeszcze niestety nie, ma, nie nie do końca wiem co w ogóle jeżeli chodzi o sam artykuł, jeżeli kogoś to ciekawi, co napisali o Margonem, bo wiadomo, że no co, co, coś tam napisać, coś tam napisać muszą. Czekajcie, tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, na razie tego również, to mi da nic zadania od Gebriosa, bo wiecie, muszę po prostu przerzucić itemy. Tutaj już coś mam na 110 poziom. I na 117, no ale to zanim ja to dobiję. Tutaj też również orb na 85 poziom sobie kupiłem. No błogosławieństwa to lepiej byłoby zostawić. Myślę, że tych zwoi do andarum to aż tyle ile mam nie potrzebuje. Zwój do kwiecistego to jak najbardziej się przyda, OK. Te łapki to już niepotrzebne. Yy, niepotrzebne, no ten orb to również już nie zaskakuje, to tak samo. No i myślę, że mogę spokojnie wszystko sobie teraz przerzucić, o w taki sposób powiedzmy, pyk, pyk, pyk i pyk, tylko żebym teraz tego nie pogubił. Ogólnie mam właśnie na oku taką, o to też mogę wrzucić do depo, mam na oku taką różdżkę, która właśnie jest chyba na 110, jeżeli się nie mylę. Ok, zdejmijmy sobie tę torbę, pyk, mamy ulepszoną. Ogólnie właśnie w najbliższym czasie. No bo na Pandorze po prostu szkoda, szkoda, bo wiecie, w tym momencie, no naprawdę, serduszko boli, jak ja muszę, jak ja muszę I, dawać temom, które są warte po 50 tysięcy, że ich nie chcę, tak, bo to naprawdę jest strasznie łatwy zarobek tutaj na Pandorze, no bo te itemy spadają naprawdę często, ok, muszę iść do Nithal, tam również nie mam teleportu, no jakoś mnie to nie dziwi, bo te teleporty do Nithal, Tuzal i Tuzmer są naprawdę dosyć nudnymi kwestiami. Okej, okay, w ogóle jeżeli chodzi o, o różdżki, to sobie zaraz Wam pokażę, co chcę. To o dokładnie to na 113, więc 113 poziom jeszcze będę musiał dobić bez bez tutaj żadnego. bez szaleństw, ale myślę, że później będzie jak najbardziej okej. Okay. Tutaj sobie może to ograniczę. 113, 113, o kurde, ale dałem czadu teraz, gdzie jest backspace, żebym nie włączył przez przypadek nagrywania. Dobra, damy od 111. Już będzie mi łatwiej to nacisnąć. O i mamy. O, patrzcie, idealnie, za 300 k. Biorę. Biorę. Od razu biorę, bo już się bałem, że taniej, taniej niż za, że taniej niż za yy, 3M tego nie kupię. No, 3 to też nie jest majątek, ale jednak szkoda za tego typu unikat. Ogólnie tak wygląda mój ekwipunek, tutaj kupiłem sobie jakąś heroiczną zbroję, żeby jakkolwiek radzić sobie na mumiach. Na razie sobie nie radzę, ale myślę, że moje zmieni się to na mm, jak założę po prostu jak ten 113 to obrażenia się będą będą tutaj troszeczkę różniły. Zobaczcie 170 mniej więcej, Znaczy 1070 mniej więcej od ognia tutaj jest 1500 plus 100 bo to jest różdżka, więc można założyć orb więc będzie no, ponad 2000, nie wiem czy to się tak dokładnie dodaje, ale tu będzie z 2200, więc różnica będzie o 500, więc spora. Również rękawiczki, które no już nie oczekujmy się, już wstyd nosić te z aplikacji. Ogólnie ku no nie powala, nie powala, nie ma nic specjalnego. staram się kupać jak najtaniej, jak najlepsze rzeczy, żeby po prostu mm, no, móc ekspić, móc, móc ekspić. Plany na tego maga to jest po prostu czyste zarabianie, czysty zarobek, e i, I potem stworzenie jakiejś innej postaci, dlatego też właśnie zdecydowałem się, że to na Pandorze użyję sobie ten kupon, a nie na Telavelu, ponieważ, no tak jak mówię, na Telawelu mniej potrzebuję tych toreb niż na Pandorze, zresztą chyba jeszcze kupię sobie tutaj na Pandorze jedną, co ma 42 miejsca, bo, no bo naprawdę wydaje mi się, że to, to jest pod swego rodzaju podstawą do, pod, do profesji, która w sensie, jeżeli mówimy o postaci pod farmienie golda, Takiej, o której ja mówię, także dużo, dużo się będzie działo w najbliższym czasie, ponieważ Pandora jest dosyć takim dynamicznym serwerem, dużo się szybko zmienia, więc niedługo będzie też materiał z Mumi, najprawdopodobniej na Pandorce, jeżeli sobie już wszystkie te questy, które chcę porobić, porobię eee, i będę miał już te teleporty, to to właśnie będzie również e, materiał z, z Mumi. E, ogólnie co jeszcze, co jeszcze, o czym jeszcze chciałem powiedzieć... A propos tego artykułu no, no, nie, nie będę was oszukiwał Troszeczkę jeżeli chodzi o artykuł o Margonem Jest tutaj pewien przerost formy nad treścią Nie ma jakichś Nie ma przekłamań czy coś Tylko na przykład ja gram w Margonem trochę Nigdy się w fabułę nie... <kluzny> <kluzny> Ojejku, oh, przepraszam Nigdy się w fabułę nie wgłębiałem Więc w sumie e, ciężko mi tutaj powiedzieć Ale to strasznie, strasznie ciekawe brzmi Popatrzcie na tą grę i teraz przeczytajcie to Rozgrywka w Margonem przywodzi na myśl inne gry MMO fantazy. Cierpiący na amnezję bohater, przedstawiciel z, jednej z sześciu profesji, w małej wsi... W małej wsi dochodzi do siebie po tajemniczych przejściach w niedalekim lesie. I teraz popatrzcie na tą grę. <grych> Tylko bykowo, to w sensie taki... Tak samo jak na przykład to. Wędrówka wiedzie przez piaszczyste oazy, puszcze pełne żubrów, czy łańcuch górski będący ojczyzną malujących twarze wojów. Pewnie górali. No... Wiecie, troszeczkę... no ale wiadomo no, grę trzeba tak jakby jak najbardziej, jak najlepiej e, zaprezentować. Muszę zdobyć odrobinę czystego srebra na wykonanie zębatek. Okej, okay, no chyba nie... nie wiem, wiem, że na forum jest zakaz, żeby mówić gdzie to zdobyć, ale wydaje mi się, że nie popełnię przestępstwa jak, jak powiem. Z drugiej strony to i tak na, na tym odcinku to, to tam już nie dojdę, bo niestety no, ten brak teleportów mocno, mocno mnie ogranicza. Co teraz między widzicie? O, to mnie teleportuje do Eder. O, to świetnie. Ej, to ja się mogłem od razu do Eder teleportować. Dobra, no i co teraz? Muszę zwerbien cisnąć z buta aż do aż do tego aż do sosnowego od ludzi. Jest, jest to kawał drogi, więc podejrzewam, że gdzieś na tym etapie zakończę mniej więcej ten odcinek. Podsumowując, czy opłaca się kupać. Y bo to właściwie taki króciutki odcinek poświęcony właśnie głównie temu kuponowi czy opłaca się kupać, w mojej opinii tak, Torba20 będzie miejsc nie zdarza się od tak, e, więc jak najbardziej spoko. 750, za, wiecie, już gdyby było tam same 750 smoczych e, łusek to by się opłacało. No i dodatkowo nie zapominajmy, że również dostajemy gazetę, która może, może kogoś ciekawi, ja tam sobie troszeczkę poczytałem na przykład e, no, także jakiś artykuł krótki o Margonem jest, coś tam można się dowiedzieć, że twórcy na przykład, no co ja wam będę mówił, no możecie sobie kupić i przeczytać, 9 zł to jakiś majątek nie jest. No i tak, tak to mniej więcej wygląda, jeżeli chodzi mój o ekwipunek, który już wam to mniej więcej pokazywałem, tutaj ten 105 heroiczny, ta szata, no swoje, swoje robi, dlatego ja się cieszę. No ale no, na mumiach tak turlanie daje sobie radę, mam za mało obrażenia przede wszystkim, żeby tam jakkolwiek działać na razie. Więc wydaje mi się, że no jeszcze troszeczkę poziomu będę musiał dobić na... Um, jak to się nazywa? Na piratach. Chociaż już, wiecie, teraz też troszeczkę zacznę zarabiać już jak mam szerszą, szerszą torbę, bo będę mógł no i teleport do Tuzmer przede wszystkim, bo to mnie naprawdę mega ograniczało. Wiecie, ja bym może brał te itemy, może bym je sprzedawał wszystkie, gdyby nie fakt, że ja tak naprawdę, wiecie, chciał, chciałem to sprzedawać u Tuni, a potem sobie zdałem sprawę, że no fajnie, fajnie, tylko co potem zwerbić za każdym razem na ekspowisko do Tuzmer? A wiecie, a na Piratach, na Pandorze, to mi w, w, w chwilę wypadną po prostu wszystkie te w chwilę po prostu zapełniam sobie cały ekwipunek, więc to by się miało z celem, więcej bym, więcej bym łaził w, w kółko po prostu, niż, niż bym tak naprawdę ekspił. No ale okej, okay, moi drodzy, ja sobie dalej robię tego quest'a teleport do, do Tuzmer, to nie jest chyba coś, co was jakoś mega ciekawi, dlatego no nie wiem, ja na przykład nie lubię oglądać czy słuchać jak ktoś robi quest'y, więc e, sądzę, że no, was to może również niekoniecznie fascynować, dlatego niedługo będzie odcineczek z ekspienia chociaż może niektórzy jak ktoś robi questy. Nie wiem, ciężko mi to ocenić. W każdym razie to, to tyle. To była właśnie taka moja ocena tego kodu troszeczkę do PC Format. I tego mniej więcej jak to wygląda. Wiem, że już to masa osób na pewno zrobiła na YouTubie, no ale co poradzę. Co poradzę. Hmm. No i co, tyle, także Wam ja dziękuję za uwagę. Wygląd naprawdę jest spoko, teraz ma go każdy, ale za dwa lata e będzie na pewno unikatem. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach z Margonem, a ja lecę robić tego questa, chociaż już naprawdę ju już, już mi się nie chce. Ja wiem, że jak wyłączę nagrywanie, to zaraz skończę. I, I nie skończę tego przez następny tydzień. No ale spróbuję, spróbuję. Dzięki jeszcze raz za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć.